swojego komputera. Wchodzimy na tą stronę tutaj, przepraszam. O, na tą stronę, która tu jest. HTTP. O Jezu, ale mi się język plącze. Jest dopiero pierwsza w nocy, ale szczegół. HTTP. Dwukropek. Ukośnik. Tą stronę mvc.craftten.den ukośnik n i pobieracie sobie Minecraft wersję Changer. Tutaj wchodzimy w różne wszystkie update'y, które były w Minecrafcie od alfy lub od tych początkowych, nie wiem co to jest nawet, aż do, nie wiem czemu tu jest 1.4.7, ale jeszcze jakiś malutki szczegół to jest dla mnie. Wchodzimy w obecną wersję, czyli 1.4.6. Tu mam inventory twist. Naciskamy tak. Tu mam items. Raise minimap, optifine. No i tu mały z takich modów, jak chcecie coś jeszcze zainstalować, to proszę bardzo, ale mi na razie nie jest to potrzebne, więc ja tutaj nic nie będę robił. Na 1.4.6 jest za mało tych modów. Wezmę sobie na dodatek 1.4.5. Na 1.4.4 to już nie ma, bo już jest nie dawali. 1.4, czyli Animal Bikes, to są coś fajnego, o czym wam pokażę. Audio mod, to to Enchant Plus, to chyba jest do enchantingu, to Mob Creatures oczywiście też dodam, Optify, to Raise Minimap, Single Player Comments nie będę dodawał, tu mamy items, nie wiem co to jest w ogóle, więc a Tropicraft, to Tropicraft dodamy. Jeszcze dobra. I to są wszystkie mody, które tu widzieliście. Teraz naciskamy Changer Version, czyli zmieniamy wersję. Tu nam się załaduje, więc ja po prostu zrobię pauzę i zobaczymy się, jak to się już skończy. Pauza nie była konieczna, bo się bardzo szybko to zrobiło. Naciskamy Start Minecraft. Jak widzicie, utworzona mi się ikona Minecraft Launcher 1.4.6. Wpisujemy swoje hasło. Logujemy się. Ups. Crash. Niektóre mody chyba nie są kompatybilne. Tak, jak coś wam takiego wyskoczy, to znaczy, że jakieś mody są niekompatybilne, więc na pewno to usuniemy, bo niepotrzebne mi to jest. Move creature, man items. To chyba ten mod, jeszcze ten. Aha. A. Tak, ja bym to zrobił. Bo niektóre mody są po prostu niekompatybilne lub czegoś tam nie ma w tych modach. Nie zabrakło czegoś, więc tu nam się ładuje. Mam nadzieję, że tak samo szybko się to załaduje jak ostatnio. Ostatnim razem, jak wam pokazywałem. O, już chciałem robić pauzę, ale jednak nie. Tu mamy. Otwieramy znowu. Logujemy się. I znowu jest jakiś crash, czyli mody są niekompatybilne. Czyli usuwamy to. To. I te mody, które teraz mam, powinny nie przeszkadzać. Czyli znowu się ładujemy przez chwilę. No, chwilę. Dobrze, wchodzimy w Start Minecraft. Otwieramy. Logujemy się. No, jakie znowu mody nie są kompatybilne? Może tak.
ten mod jest na pewno kompatybilny z Inventory Tweaks. Nie, tak. To jest na pewno kompatybilny, te, które są zaznaczone. Tu mam ten items, też jest na punk. Teraz jest to. Mob spawner. Chyba tego nie dodałem. A jest potrzebny do tego audio mod? No creatures. Nie. Aha. To tu jest potrzebny audio mod. Teraz mob creatures. I dodajemy jeszcze forget. Nie wiem co to jest. Forget. Tu chyba teraz mob creatures. I startujemy. Zmieniam wersję. A jak nie, to po prostu usuniemy mob creatures. Nie wiem czemu tak się robi akurat, ale jak wcześniej z Rafałem to robiliśmy, to działało. No, musiało być coś po prostu niezaznaczone. Więc tu mam kilka światów. Tworzymy nowy świat. Przetrwanie. Kreatywny. Domyślny. Super płaski, wielki biom. Super płaski, bo na nim najlepiej się różne rzeczy pokazuje. Konwertowanie świata. Troszeczkę poczekamy oczywiście, jak to przy włączeniu jakiegoś światu. Generowanie terenu jeszcze. I wielki crash. A jednak nie. Myślałem. O, jest. Ekwipunek, jak widzicie, tu mamy items. Jak możecie zaraz zauważyć. Game od 0. O, nie mam inventory tweaks. Nie wiem czemu. Dobra, i tu mamy różne spawner rzeczy. Tu mamy różne portal. Jak wiem, chyba jeszcze portalu koło siebie nie da się kłaść. No, dobrze pamiętam. Tu mam jajko, oczywiście, tu mam miksturki. I nie wiem czemu nie mamy kilku modów. No oczywiście. Tu mamy items. Tu możemy sobie zmieniać. Wiem czego nie pokazałem wam. Tu mamy, jak widzicie, command block. Tu mamy ender portal. Więc czary, mary, hokus pokus. Mamy portal. Jak skoczymy do niego, po prostu jak zrobimy takich kilka, to się nic nie stanie oczywiście. Więc o, tu się coś nam postawiło. To chyba nie można niszczyć. Nie, można jednak. No. Kurde. Przeniosło nas. I tu będzie taki bug. Widzicie? Przenosi nas, chociaż nie wiemy, gdzie jesteśmy. O! Już się teren wczytał. Jak widzicie, nie można postawić rzeczy. Jak zwykle. Łuk rozwalamy. Kurde. Dobra, ja wam to po prostu skrócę jakoś i bo zabijemy się najlepiej. Game od 0. O, zginęliśmy. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Tu są te portale. Zlatujemy do góry. Nie dodałem jednego modu. Fajnego. Więc wychodzimy z Minecrafta. Tu jest, jak wy widzicie, Zoom, Optifine, Raise Minimap. Raise Minimap, czemu ci nie działa?
Dobra, to my wychodzimy z Minecrafta. Zapomniałem o... A jednak nie. Mob Creatures. Mob Creatures było jeszcze potrzebne. Tego nie dałem. I tego też. No to teraz to powinno zadziałać. Widzicie. Start Minecraft. Jak ja głupi jestem. Pod ostatnim moim filmikiem z Survivala zacząłem kilka komentarzy od jednego widza. I w tym odcinku mnie bardzo zjechał. I jak mówię, jak chcecie mnie hejtować, dobrze, ale nie pod filmikami. Na moim kanale podam mojego Skype'a, mojego Facebooka i możemy się brakło mi słowa. I możemy się najeżdżać na siebie. Najeżdżać, co za słownictwo. Jak widzicie, mod dodał nam różne rzeczy. Różne rzeczy, czyli takie jakby koła. Weźmiemy sobie pierwsze, ale nie stąd, stąd, bo jest szybciej. Weźmiemy sobie te koła, no to nie wiem do czego służy w ogóle. I pokażę wam, na czym one działają. Czyli to, jak możecie zauważyć, spełniają króliki, to jest bandbike. Na niego oczywiście możemy wsiąść, możemy z nim kierować, skakać, chyba i zabijać tego nie możemy. Tak jak widzicie, chicken. Możemy na niego wsiąść i też chodzić. Tu mamy krowę, różnych kolorów one są i jedziemy. Tu schodzimy. I ma takie malutkie creeperki, takie słodkie. Walniemy je, to one wybuchają tak jak normalne creepery. Nie wiem czemu on nie wybucha. Możemy na nim jeździć. I tu jest chyba jeden z ciekawszych kół. Możemy chodzić dinozaurami. Nie wiem czy atakować, nie wiem jak się tak atakuje. Tu są różne dinozaury. Takie. Najlepszy jest chyba według mnie ten, który pozwala nam latać. Jak widzicie, latam. I jak chcemy spaść, to naciskamy Shift, lądujemy i się zsiadamy. To też mi się bardzo podoba. Dragon Bike, czyli jak wiecie, spawnuje nam dragona. Dragon to jest smok po angielsku i nim możemy chodzić, latać, sterować. Tylko nie wiem, czy by to działało wszędzie i nie chcę próbować. Tu jak widzicie mamy perłę Endermana, czyli Enderbike. Tu na takiego przygarbionego Endermana, na którym też możemy jeździć i możemy się teleportować. Chyba tak. Jakoś nie. O, tego nie używamy na normalnym świecie, ponieważ on spłynie gasty. Więc jego ignorujemy i jak przynajmniej u mnie, jak coś takiego włączycie, to ja mam przynajmniej od razu crasha. Mamy to, czyli notch bike jeszcze, zobaczymy. To oczywiście nas spełnia golemy, na których też możemy jeździć. O, widzicie, podchodzimy do takiego gościa, no cześć, no i ginie. Notch bike to jest coś takiego, chodzimy taką główką, nocza. O, i on zostawia jabłuszka. No i jabłuszka są. To był notch bike. Teraz mamy 15 jabłuszek, jak widzicie, dał nam notch. Hojny bardzo. Notch, tu jest jeszcze pik.
to mi się najbardziej podoba. To nie wiem do czego służy i prawdziwie powiedziawczy nie chcę wiedzieć. To nas spełnienie świnkę, na której możemy jeździć, jak widzicie. Nie wiem, czy biegać też, ale. Wow, aha. Coś mi się zbugowało? Czy mi się to tak zdaje? Podchodzę. Aha, i ona sama tak biega. Nie musimy. Możemy, i to jest chyba najszybsza rzecz. Ale bardzo mi się podoba to. Pony. Wiecie, co jest pony? To jest pony. To jest kucyk. Zobaczcie teraz, jaki on słodziutki. I latamy. Tęczą. Wii. To by się najbardziej przydało mojemu koledze, z którym chodziłem kiedyś do klasy, bo on bardzo je uwielbiał i bardzo się z nimi lubił żartować. I jak widzicie, staniemy, możemy nim chodzić, dostaje tęczę. Schodzimy z niego tak samo, czyli naklikamy na niego. To jest trochę dziwne, bo spełnił nam Renifera, który też umie latać, ponieważ to jest Christmas Renifer, czyli świąteczny Renifer, który lata. I on zostaje takie śnieżki. Tak jak w Mikołaju. Czyli to jest teraz ship. I teraz ona spawnuje nam kilka owieczek różnego, małe, duże. Na małych też można chyba jeździć. O! I biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie, żartuję, to jest trochę głupie. Tutaj witam, jak widzicie, smoczek. To było. Aha, jeszcze tego zapomniałem. To było koło owcy. To jest koło bałwana, którego nie rozumiem kompletnie, jak to ma działać, bo pijany bałwan. Normalnie szok. Tu mamy Spidera, na którym też możemy jeździć i możemy się wspinać. Tam, co tam jest? Tam są jakieś dziury. Nie masz. Chciałem właśnie tam nie są dziury, tylko tam są portale. Chciałem właśnie się podlecieć, żeby było szybciej, ale zobaczcie. Podchodzimy. Tu, 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 tu. To jest też bardzo fajny. Też bardzo fajny sposób na dostawanie się do jakichś wysokich gór, na przykład w Better Dungeon. Czyli schodzimy normalnie, tu mamy wioskę, w nich chyba też występują różne te rzeczy, ale nie wiem szczerze. Tu mamy Squid, to jak wiecie, Squidem można się poruszać, ale w wodzie jest to o wiele szybszy efekt, więc do widzenia. Wolf. Czyli wilk, możemy też nim chodzić. To jest struś chyba, nie pamiętam jak się nazywał. I latać nim nie możemy. Nigdy nie chyba tak podskakuje. Nie wiem, sam nie wiem jak to działa. Latać też nie potrafi, więc to były jeszcze kolejne koła. I teraz zostało nam kilka ostatnich kół, mniej więcej koło Silverfisha i Bed. To jest nietoperz, jakbyście nie wiedzieli. Silverfish, biegniemy, nie wiem, czy nim się można wchodzić. Różne klocki, ale też się przydaje czasami taki transport. To jest nietoperz. No nietoperze możemy, daje nam efekt widzenia w ciemności. Na tak długo, jak siedzimy w tym nietoperzu. Tu jak widzicie, ziemniaczki hodowali. Lecimy, lecimy, lecimy. Tu jak widzicie, możemy sobie podlecieć na tą całą wioską. Tu możemy sobie wylądować. Tu jak widzicie, kończy nam się ten efekt, bo już zeszliśmy z tego nietoperza. Jak wiecie dobrze chyba, nietoperze bardzo dobrze widzą w ciemności. Tak jak widzicie, są różne
Spawnery. Do tego to akurat wolałbym dać nietoperza, bo nim łatwo się widzi w ciemności, więc pierwszy spawner Herobrine'ów. A zapomniałem wam pokazać. Tu gdzieś miałem też Herobrine mod. No, też tu gdzieś miałem. O, jest. No to jeszcze to pokażę. Jeszcze tu to było. Nie tu, tu. Jeszcze wam pokażę, jak się robi totem do takiego i to nam spawnuje Herobrine'ów. Villager się zamienił. Tu, a to jest od Telex Expa. Trochę dziwnie. Spoko. To jest Herobrine, to jest Potion, Spider, Szkielet, Ender, Winter Boss, czyli jak wiecie, spawnuje nam bossa winterowego, który wszystko rozwala. Tu gdzieś było jeszcze jakieś dziwne. Nie wiem, co to jest. Orb. Ogarcie. A, zabił mi tego. To nie wiem, co to spawnuje. Jak widzicie, taki expa lata. Nie wiem, co to. Do czego to jest, ale. Nie, bo nie zagłębiałem się jeszcze te wszystkie. Minecraft spawner. A minecart. A, jestem w ziemi byłem. No spoko jeszcze. Dobra, jeszcze zrobimy ten totem, żeby wam uświadomić, że można zrobić jeszcze. Dobra, tu będzie. Że można jeszcze zrobić. Mieć mod na Herobrine'a tutaj. Stawiamy, zapalamy. Akurat mam. O, widzicie? Nigdy nie będziemy wolni. A to dlatego chyba, że mam wyłączone deszcz. Tak, rain. On. Jakbyśmy to jeszcze raz zapalili, to widzicie, piorun. Nigdy nie będziemy wolni. Tu się kokoszą wszystkie potwory, więc to na tyle z tego odcinka. Ja byłem Krzysiek, a to był kolejny pokaz zmian z Minecraft. Cześć i do widzenia w następnym odcinku.